Maciek, można powiedzieć, że dzisiaj tak naprawdę waszym największym przeciwnikiem byliście wy sami, bo tyle okazji, ile mieliście i nie wykorzystać ich, no to musiało się to na was zemścić. No są i takie mecze, no jejku, no co poradzimy, no raz się gra kiepsko, a wygrywa mecz, a przychodzi, że gra się człowiek poprawnie, ma gdzieś te sytuacje, nie umie wykorzystać, no trudno, no tak się, są i takie mecze, nie? Dzisiaj oprócz tego, że wasza skuteczność mocno szwankowała, to też bramkarz Sanoka mocno wam utrudnił to zadanie chyba. No też, no po prostu strzelaliśmy w niego, jakby nie było. Jakbyśmy strzelali, dobijali, no to każdy bramkarz jest do pokonania, nie? No ale wiadomo, to była, można powiedzieć, że nasza bolączka dzisiaj, nie? Tych bolączek dzisiaj chyba było więcej, bo oprócz tej skuteczności były też niedokładne podania, wyglądaliście na trochę zagubionych. Powiedz, czym to było spowodowane? No ciężko powiedzieć, no jejku, no niestety gramy na te trzy piątki. Gdzieś to wiadomo, odczuwa się te mecze, nie? Także no gdzieś to zmęczenie wychodzi, wiadomo, nie? A tym bardziej jeszcze te osłabienia, przewagi, no to też to kosztuje sił, nie? Teraz przed wami ciężki mecz w Jastrzębiu. Powiedz, chyba będziecie mocno trenować przewagi, bo dzisiaj naprawdę wyglądały kiepsko. No myślę, że jutro coś spróbujemy, te przewagi, bo no kiepsko wyglądały, kiepsko. Także jutro trzeba coś pomyśleć nad tym, ale to już trener będzie decydował, co będziemy jutro robić. Okay.